XTB powstało w 2004 roku. W 2005 roku otrzymaliśmy licencję od Komisji Nadzoru Finansowego, no i wtedy wszystko się zaczęło. Zaczęliśmy dynamicznie rozwijać się tutaj w Polsce, tworzyć oddziały. No w tej chwili jesteśmy w kilkunastu krajach na całym świecie, mamy swoją własną technologię, mamy biznes retailowy, ale również biznes instytucjonalny, no i teraz już jesteśmy spółką notowaną, pewnie dość dużą, a więc to taka jest nasza historia. Wydaje nam się, że jakoś miejmy nadzieję, że jeszcze coś będziemy mieli do powiedzenia w przyszłości. Jeżeli chodzi o strategiczne wyzwania, cele, które w tej chwili stoją przed spółką, no to na pewno chcemy jeszcze bardziej zoptymalizować naszą sprzedaż i marketing tutaj w Unii Europejskiej i w Turcji, skąd pochodzi większość naszego biznesu. Rozwijamy bardzo mocno technologię i nasz biznes instytucjonalny. Pozyskujemy nowych, dużych klientów bankowych, którzy biorą od nas płynność na oferowanie podobnych usług jak my, a więc w tym kierunku będziemy się rozwijać. No i chcemy się rozwijać również poza Europą i w tym kierunku będziemy nasze wysiłki kierowali. My nie pozyskaliśmy środków z emisji, ponieważ nie było podwyższenia kapitału w spółce. Tak naprawdę był to sprzedaż 14% akcji przez obecnych akcjonariuszy. XTB na pewno jest firmą technologiczną. My tworzymy swoją własną technologię. Pewnie jesteśmy jedną z 10 firm, która tą technologię ma naprawdę na najwyższym poziomie. To nam daje duże przewagi konkurencyjne, że możemy tworzyć produkty, które odpowiadają oczekiwaniom naszych klientów. Dwa, możemy integrować tą technologię z systemami marketingowymi i sprzedażowymi, co też odgrywa tutaj bardzo dużą rolę. Co więcej, no, mocno rozwijamy tą część instytucjonalną, która będzie prawdopodobnie dużym uzupełnieniem naszego biznesu retailowego. Zmiany, które KNF proponuje w tej chwili, są jeszcze na etapie rozmów, negocjacji z KNF-em. Natomiast jeżeli chodzi o większość propozycji KNF-u, jak gdyby nas to specjalnie nie przeraża. No, my zawsze byliśmy spółką transparentną, zawsze byliśmy spółką mocno regulowaną, a więc jeżeli zmiany wprowadzone przez KNF spowodują, że nie będziemy mieli nieuczciwej konkurencji, nie wiem, z Cypru czy spoza Unii Europejskiej, która w sposób nieodpowiedzialny reklamuje tego typu produkty, czy w sposób nieodpowiedzialny sprzedaje te produkty, to dla nas to jest akurat dobrze, ponieważ no, my chcemy być transparentni, mówić o ryzyku inwestowania, jak i potencjalnych zyskach inwestowania w takie instrumenty, a nie sprzedawać przysłowiowego kota w worku dla naszych klientów, a więc Paradoksalnie, jeżeli ten kierunek zmian będzie taki, że chodzi o poprawę transparentności tego biznesu, nie wiem, odpowiedzialnego reklamowania, no to jak gdyby my tutaj nie mamy z tym większego problemu. Znaczy na pewno, jeżeli chodzi o rozwój technologii, no to posiadanie własnej technologii daje możliwość wymyślania nowych, innowacyjnych rzeczy. My do tej pory budowaliśmy jak gdyby ten hub technologiczny, który pozwolił nam wyrównać ten poziom tej technologii, którą mamy z liderami światowymi. W tej chwili, mając tą bazę, będziemy chcieli być coraz bardziej innowacyjni, robić pewne rzeczy pierwsi, co spowoduje, że więcej klientów będzie do nas trafiało. Drugim elementem, jeżeli chodzi o własną technologię, to jest możliwość wykorzystywania integracji tych systemów z systemami sprzedażowymi, marketingowymi, którzy powoduje większa zdecydowanie efektywność w sprzedaży, marketowaniu produktów. I to nie mając swojej własnej technologii, no jest bardzo ciężkie do osiągnięcia. Naturalną rzeczą jest, że wybraliśmy giełdę warszawską, ponieważ jesteśmy spółką polską. Spółką polską, która udowadnia, że spółki polskie, spółki fintechowe mogą tutaj w Polsce powstawać, mogą wykorzystywać to, że mamy świetnych informatyków, programistów, mogą być tutaj, no to dlatego też powinny być tutaj w kraju notowane.
No i to był powód, dlaczego wybraliśmy spółkę Giełdę Polską. Poza tym w Polsce my jesteśmy spółką bardzo mocno znaną. Oczywiście w wielu krajach też jesteśmy podmiotem rozpoznawalnym, ale zdecydowanie największą rozpoznawalność mamy tutaj w Polsce. Poza tym Giełda Papierów Wartościowych jest dobrą giełdą. Otrzymaliśmy może nie pomoc Giełdy Papierów Wartościowych, ale jak gdyby bardzo, bardzo ciepło nasz debiut został przyjęty. Giełda była bardzo pomocna, jeżeli chodzi o dopuszczenie nas na notowania, więc dlaczego mamy szukać gdzieś indziej, jeżeli mamy tak dobry hub giełdowy jak GPW tutaj w Warszawie. Na pewno proces giełdowy jest długotrwały, tak jak Państwo wiecie, no my zaczęliśmy ten proces po wakacjach 2015 roku, no i było dużo tych momentów takich, gdy ta giełda mocno spadała. Ostatnio ten sentyment giełdowy się poprawił, co też umożliwiło nam zrobienie tego debiutu. Ja myślę, że jesteśmy na ten moment 1,7% powyżej ceny sprzedaży akcji. Ja to osobiście odczytuję bardzo pozytywnie i cieszę się z tego, szczególnie, że przez ostatni tydzień, dzień w dzień, indeksy giełdowe spadały, a więc spodziewałem się, że będzie gorzej, a więc jeszcze raz dziękuję za zaufanie inwestorów, tych, co kupili akcje i tych, co kupują je teraz.